Oto centralne miejsce Montevideo, Plac Niepodległości. Na jego środku pomnik, mauzoleum José Artigasa, ojca urugwajskiej państwowości. Od Placu Niepodległości odchodzi wiele ulic, część z nich jest zamknięta dla ruchu, pełni funkcje spacerowe. Na tych deptakach pełno jest knajp i knajpek, a w wielu z nich podają wielki urugwajski przysmak, mianowicie dulce de leche. Dulce de leche to rodzaj kajmaku, to po prostu mleko gotowane z cukrem do takiego stanu, aż osiągnie konsystencję prawie że krówek. I właśnie chciałem tutaj pokazać Państwu potrawę z użyciem dulce de leche. To będą naleśniki, łącząc polską i hiszpańską frazę, będą to naleśniki con dulce de leche. Zacznę od zrobienia naleśników, to oczywiste. Tutaj w garnku mam mąkę, ponieważ to będą naleśniki na słodko, więc będę dodawał również mleka do ciasta. Jajko oczywiście musi się w nim znaleźć zawsze. Oprócz tego, jak powiedziałem, mleko, woda gazowana, nieco soli i trochę cukru. Chodzi o to, żeby naleśniki były leciutko chrupiące. One będą najpierw z jednej strony tylko smażone, więc odrobina cukru sprawi, że powinny chrupieć. Sól, woda i od razu zaczynam wyrabiać ciasto. Naleśniki powinny wyglądać tak. Proszę spojrzeć. Z tej strony przysmażone, z tej strony całkowicie blade. Bo teraz trzeba je nasmarować. One będą smażone już tylko z tej bladej strony, zatem farsz pójdzie na stronę przysmażoną. I dulce de leche rozsmarowujemy w środku. Niespecjalnie duże, tego to jest bardzo słodkie. To jest coś takiego jak kajmak, tak jak wcześniej mówiłem. Więc smarujemy dokładnie. Naprawdę mam jakiś atawistyczny pociąg do karmelu, do kajmaku, do dulce de leche. I teraz składamy to, powiedzmy, w ten sposób. Tak i tak. Pod patelnią już się grzeje ogień. Dość sporo masła trzeba rozpuścić i naleśniki ułożyć jak najzgrabniej. Muszą się teraz na maśle z obu stron zrumienić. Teraz sos. Najpierw do garnka będę wlewał wino. To może być jakieś aromatyczne wino białe, na przykład Muscat O'Tonnell, ale może też być Sauvignon Blanc, jeśli Państwo wolą, bo ten sos i tak będzie dosładzany. Sok z pomarańczy, kolejny składnik. Te pomarańcze nie wyglądają bardzo filmowo, ale one nie pochodzą z supermarketu, a z drzewa urugwajskiego, pomarańczowego. Dobrze, i teraz zwiększam po tym maksymalnie ogień i dodaję nieco cukru. Ten sos powinien mniej więcej o połowę swoją objętość zmniejszyć. Pochłonął mnie cień monumentalnych budynków centrum Montevideo. Widzą Państwo najwspanialszy z nich, Palacio Salvo, sen szalonego architekta, ale nawet najgęstszy mrok nie zasłoni piękna, które tutaj na stole się właśnie ujawnia w całej swojej okazałości. Proszę zobaczyć, jak zgęstniał sos. Ja w międzyczasie dodałem nieco więcej cukru. To już prawie jest karmel i mogę tym polewać naleśniki. Proszę zobaczyć, jak to będzie ładnie wyglądać. Bardzo aromatyczny smak pomarańczy harmonizuje bardzo ładnie ze smakiem wina i to już prawie nadaje się do jedzenia, ale parę bardzo przyjemnych akcentów by się przydało. Świeże urugwajskie truskawki, tak jest. Nasza zima to sezon na tutejsze świeże owoce. Jeszcze jedna tutaj i mam nadzieję, że to wygląda równie pięknie, dostojnie, wspaniale jak Palacio Salvo. Naleśniki con dulce de leche. Wydaje mi się, że to powinno być dobre. Naprawdę doskonałe. Pan Mieczysław, człowiek z 40-letnim urugwajskim doświadczeniem, stwierdził, że to jest dobre. Więc, panie Mieczysławie, ja wezmę w takim razie tę całą pajezie i zaniosę ją dla tych wszystkich, którzy tańczą tango. Chodźmy do środka.